Siemanko, z tej strony GB95 i witam was w trzecim odcinku gry Song of Horror. Poprzednio zakończyliśmy pierwszy epizod, w dwóch odcinkach szczęśliwie. Teraz czeka na nas epizod drugi. Na ile zdążyłem się zorientować, ma on być troszkę dłuższy niż poprzedni, więc strzelam i mam nadzieję zmieszczenia się w trzech odcinkach. No i żeby nie przedłużać, biorę się już do roboty. Zobaczymy, co tym razem będzie nam gra miała do zaoferowania. As though the Prince of Slumber will be granting us an audience. How are you feeling, Your Highness? Ugh, my head. I had a dream. I'm okay. Thanks for coming, Lydia. It's quite a good scheme to get out of work on a Monday, huh? Spare me your jokes. I've already had enough nightmares. You were really in bad shape, man. Down in there? I mean, I wonder what became of Husher. Now that you mention it, I've found a note which... Daniel, the doctor said you need complete rest. Complete. I'm fine. Really. I found this. Apparently, Husher received a music box from an acquaintance of his. A certain Mr. Farber. It seems as though he was researching the music box when he vanished. And from what Farber says, the music box may be related to everything that has happened. I'm not sure we should stick our nose into this business, after everything that's occurred. She may be right, Daniel. I'm sure the police are very close to finding out where Husher is. Do you think the police would have found me? We need to find Husher. I saw the box that Farber describes in this letter, but it wasn't really there. It was as if it were on the other side of... Oh. I think we should pay a visit to this Farber and ask him about the music box and Husher. He has a shop in the city, not far from here. Daniel, please. I'm fine, really. I think going to a shop and asking the owner a few questions falls within the range of what we can do, don't you? No i po krótkiej cutscence wracamy do wyboru postaci po raz kolejny. Tym razem postaci mamy inne i zastanawiam się, czy gdyby poprzednie postacie przeżyły, czy byłyby dostępne też tu. Czy nie? Jak wiemy, Etienne był naszą szczęśliwą postacią, która dożyła samego końca. Mamy też Erikę Farber, czyli tak naprawdę córkę tego pierwszego posiadacza tej pozytywki. Więc jej obecność w miejscu, które będziemy zwiedzać, a w planach zwiedzanie jest sklepu właśnie tego ojca, jest tutaj sensowne. Dalej dostępny jest policjant. No i chyba najważniejsza z postaci, albo może nie tyle najważniejsza, ale najbardziej nam znana, Daniel, który poprzednim razem w mieszkaniu się zagubił. Ciężko mi zdecydować, kogo chcę wybrać pierwszego. Nie chcę stracić najlepszych postaci na początku, tak jak powiedzmy wysrać się i utopić tą postać, czy coś w tym stylu. Tak jak to miało miejsce na przykład z tym ruskim w poprzednim odcinku. Ale też nie chcę bez sensu latać i mieć więcej problemów już na dzień dobry, zamiast więcej zwiedzić. Więc zastanowię się i zaraz będziemy grać. No i jak widać, wybrałem najpierw jednak Erikę. Pomyślałem sobie, że skoro jest najspokojniejszą z osób, które mam do dyspozycji, nie będzie takim złym wyborem. Przy okazji, no teoretycznie najbardziej zna to miejsce, ale to nie ma w sumie żadnego wpływu na to, co się będzie działo.
How weird. It's not like Dad to leave the lights on after closing up. Ta lokacja wydaje się straszniejsza, głównie dlatego, że jest tutaj o wiele więcej dźwięków. Dość niepokojących tak naprawdę. Ale też dodatkowo dlatego, że są tu różnego rodzaju figury, nie figury. Co też potrafi dodatkowo... uciężyć ten klimat. Sprawić, że rzeczywiście jest on straszniejszy. Jakieś maski, nie maski, wszystko co... co dość straszne, nawet ten tutaj ziomek, taka wróżba choćby. No i wszędzie oczywiście drewno stuka. Na zewnątrz pada deszcz, więc też dodatkowo głośniej przez to. Więc rzeczywiście tutaj mam troszeczkę większą obawę do grania niż było to w tej pierwszej części, w tym pierwszym odcinku. W pierwszym epizodzie, dokładnie. Najgorsze jest to, że nie wiem kiedy mogę rzeczywiście coś powiedzmy włożyć gdzieś do gęby, gdzieś łapę wsadzić. Tak jak to miało miejsce z wanną, a kiedy nie mogę. Poprzednio mieliśmy wannę, do której wsadziłem rękę i mnie złapało. A potem spotkałem dziewczynkę, która była powiedzmy spaczona przez byt, który tutaj grasuje. I było spoko w sumie. Widać, że tym razem tytuł już się z nami tak bardzo nie caska. I niemalże każde drzwi są do przesłuchania. Tym samym w większej ilości miejsc mogę dać się złapać i stracić niż poprzednio to miało miejsce. Dobra, pierwszy jakiś krok, pierwsza, nazwijmy to zagadka, czy łamigłówka, czy jakkolwiek by to nazwać, już za nami. Udało mi się zdobyć coś w stylu ciasteczka z wróżbą. Oczywiście nie jest to dosłownie ciasteczko z wróżbą, bo jest to kuleczka z wróżbą i nie wiem do czego będzie służyć. Ten teren jest znacznie większy. Wydaje mi się, że z winy właśnie tego ten etap też ma być no dłuższy tak po prostu. Ale porównując ilość czasu na przejście poprzedniego odcinka a tego, to poprzedni średnio się podobno robił jakieś 3 godziny, 2-3, a ten w okolice 5-6, także no jest znaczna różnica. Okej, mam drugą monetę do mojej maszynki, z której poprzednio brałem sobie wróżbę, także już będę miał drugą. Spoko, przynajmniej wiem gdzie to jest. Tylko no z drugiej strony z jakiegoś powodu to nas prowadzi do piwnicy z powrotem. Co raczej nie jest dla mnie przyjemne. W piwnicach dość często dzieją się rzeczy, których raczej w grze bym nie chciał spotkać ani robić. I miałem nadzieję, że nie będę miał tego pecha tutaj.
That door is reinforced with steel. I doubt I could hear anything on the other side. Jakaś nowość. W tym przypadku nie będę w stanie podsłuchiwać drzwi. Będę musiał sprawdzać na komputerku, czy czegoś tam nie ma i dopiero wtedy będę mógł tam iść. Aha. Niestety to nie ja mam dostęp do tej kamery. Ojebaństwo. It's gone now. But how did it get in there in the first place? No swoją drogą. Jeśli to jest tam, to czemu my tam chcemy wchodzić, kuźwa? Sprawdzimy kolejną tą monetkę, kolejną wróżbę. Raczej niewiele mi te notki mówią. Są raczej dość głupie. Póki co. Niewiele mi tak naprawdę dają. O, żeż kurwa, żem się wystraszył. Pojebało ziomka. A nasza postać nie ma nic do tego, tak? Nic nie chcę powiedzieć, nie chcę tego sprawdzić. Po prostu jakiś ziomek albo kukła, chuj wie. Trochę to wygląda jak manekin, ale krzyczało znowu. Spadło kurwa z góry. Nie, w sumie spoko, wyjebane. Kurwa mać. Ja tak jak głupi latam w tej wewte, nie? Spadł mi na dół magnes, poszedłem na dół. Później coś było u góry, to poszedłem do góry. Czyli tutaj w sumie. Nie przesłuchałem drzwi, ale nie wiem, czy mi to coś daje. Okej, okay, czyli nowy mechanizm. Ja pierdolę. Okej, okay, to może być ciężka mechanika. Pływa. Aha, rozumiem. Ledwo mi się udało. Mechanika nie do końca dla mnie zrozumiała była po tej pseudo-kuźwa informacji. Ale szczęśliwie się udało. Szczęśliwie wychodzi na to, że jestem w dobrym miejscu. Skoro coś tu się dzieje, no to... Skoro coś tu się dzieje, to znaczy, że jestem tam, gdzie powinienem być, że coś nowego znowu się trafiło w grze. Ale dalej nie wiem, co mam zrobić.
Okej, coś się odpierdala. W takim razie... Myślę, że tak to ma działać też, nie? Chyba nie w tamtą stronę. Mam wrażenie, że zbyt długo spaceruję i przeszukuję wszystkiego. I ja mi chcę to dać znać do... No chcę mi dać to do wiadomości, że mam się pośpieszyć. Albo mi wpierdolą. Tylko problem jest taki, że chodzę już... blisko od godziny. Nie mogę na nic wpaść, niczego znaleźć. Myślałem, że może mam połączyć hak, który posiadam wraz z Magnesem, żeby zdobyć klucz, ale takiej opcji nie ma. Nie da się tego połączyć. No i czego nie kombinuję, gdzie nie pójdę, tam tak naprawdę nie ma żadnej nowej ścieżki dla mnie. Spotykam co chwilkę tego potwora albo coś związanego z bytem. Jednak nic, co miałoby wpływ na grę. Myślałem, że może uda mi się znaleźć klamkę, dzięki której dostałbym się do tych zamkniętych metalowych drzwi. Za nie, tak naprawdę. Ale schodziłem kilka razy do piwnicy, tam jej nie znalazłem. Znaczy klamkę, jakieś pokrętło, jakąś wigienkę. Ale tam nie znalazłem. Chodzę też cały czas tutaj. Z ziomkiem, który zleciał z góry, nic nie mogę zrobić. I tak naprawdę jest masa miejsc, w które mógłbym się udać. I prawdopodobnie będę się gdzieś miał udać. Jednak żadne z tych miejsc nie mogę na razie się dostać, bo zawsze mi czegoś brakuje. Z tego co rozumiem, najprawdopodobniej wyglądać to będzie tak, że zdobędę klucz, dzięki czemu będę mógł wejść tutaj do swojego apartamentu. Z niego będę mógł wejść do tej szopki, no i w zależności co w tej szopce dostanę, może właśnie jakąś dźwignię, jakieś pokrętełko, będę mógł wejść wtedy gdzieś głębiej. Natomiast ze wszystkim co posiadam do tej pory, na obecną chwilę, nie jestem w stanie zrobić, no dosłownie kuziwa nic. Chyba, że jest jakiś błąd, który mi uniemożliwia połączenie haka z Magnesem. Co wątpię, ale no powiedzmy, może w ten sposób miałoby to miejsce i dlatego nie jestem w stanie. No ale przede wszystkim mojej postaci zaczyna coraz bardziej odpierdalać. Przed chwilą spotkaliśmy tego potwora, no okej. I to kilkukrotnie. Teraz niedawno wydłużył nam się ten korytarz, w którym właśnie idziemy. A przed chwilką, no tak jak widzieliście, znowu ręce na ścianie. Także co chwilkę coś się dzieje. Tutaj na tych jebanych skrzynkach pocztowych, bo chyba to jest
właśnie tym. Mogę sobie tylko podejrzeć czyjeś nazwiska. Ale znowu kompletnie nie ma to dla mnie żadnego znaczenia. Bo wiem mniej więcej, co mogę zrobić, co mam zrobić z nimi. Tak naprawdę potrzebne było jedno i to moje, żebym wiedział pewnie, gdzie mieszkam. Jako postać. Natomiast cały czas krążę i nie mam żadnego pomysłu. Tak wygląda cała mapka. Tu jest ta piwniczka. Tutaj tak naprawdę nic nie mogę zrobić, no bo nie mam klucza. Standard. Pierwsze pomieszczenie. Maszyna na monety. Jedno pokrętło, drugie pokrętło. Tu jedne drzwi się nie mogę dostać. Tu masa drzwi się nie mogę dostać. Wszędzie potrzebne są klucze. Z tym, że ja nie posiadam już żadnego klucza. Więc jest to dość spory problem. Bo jedyny klucz, do jakiego się mogę dostać w jakiś sposób, to jest ten. Ale nie mam pojęcia, w jaki sposób się mogę do niego dostać, bo nawet gdybym chciał włożyć najpierw wieszak, żeby złapać ten klucz bliżej, a potem ewentualnie magnes, żeby już go wyciągnąć, to nie mogę. Ale też nie mogę połączyć magnesa z wieszakiem, bo to też kurwa nie działa. Także nie mam bladego pojęcia, co zrobić. Krążę tutaj już chuj długo i no szczerze powiedziawszy, zaczyna mi się odechciewać, bo moja postać za niedługo pewnie zginie i zginie bez sensu, zginie na marne, bo tu nic kurwa nie ma. Sprawdziłem sobie, co się dzieje, czy nie mam przypadkiem jakiegoś błędu. I ogólnikowo chodzi o to, że musiałem przejrzeć jeszcze raz, bo po drugim sprawdzeniu przedmiotu muszę mu się gdzieś tam dokładniej przyjrzeć, dostać jakąś wskazówkę. No i w tym przypadku odpinam magnes od całej tej kartki na lodówkę. I tym samym idzie to chujstwo sobie połączyć. I dzięki temu zdobywam ten jebany klucz. Dobra, no i mamy wreszcie ten pierdolony klucz. I prawdopodobnie nim będziemy w stanie otworzyć sobie naprawdę sporo drzwi. I tym samym znacznie więcej rzeczy w końcu rozwikłać. Zaczniemy od tych najbliższych, skoro tu już jesteśmy. Oczywiście masa razy przesłuchanie drzwi, żeby się nie wyjebać bez sensu, bo to jednak szkoda. Sprawdzimy, co tu jest, czy w ogóle coś tu będzie. O, jakieś pierwsze pokrętełko trójkątne. Trójkątne chyba było właśnie do tych metalowych drzwi. Kolejna kryjówka. Spoko. Mimo, że najbliżej będziemy mieli teraz zejście do tej piwniczki, zdecyduję się na razie pozwiedzać co innego. Wydaje mi się, że piwniczka będzie najmniej przyjemnym miejscem, jakie będę miał dostępne. I chyba najbardziej prawdopodobnym do mojej śmierci, czego chciałbym jeszcze jakiś czas uniknąć, a przynajmniej do końca tego odcinka, zatrzymać tą postać. Erika nie jest taka zła. No, żeż ty chuju. Znowu on.
Chyba. Jak człowiek już ogarnia, jak ta mniej więcej mechanika działa, to jest znacznie lepiej. Jeszcze da się popełnić błąd, bo nie wiem, czy ja mam trzymać się w środku okręgu, lekko na zewnątrz, czy jest to zależne od wdechu, wydechu. Ale idzie to coraz lepiej, coraz lepiej się daje radę, także... Jest szansa, że Rika pożyje troszkę dłużej. Jedyny problem, jaki mogę mieć... To jeśli będzie miejsce, w którym będzie trzeba zamknąć drzwi. Bo Rika jest dość słaba. A przy okazji klucz, który znalazłem, nie pasuje do tych drzwi, więc... Wychodzi, że nie będzie jednak tak fajnie, jak miałem nadzieję. Dobra, czyli do moich drzwi nie, ale do tych drzwi już pasuje. Może w ten sposób będę w stanie przejść do innej klatki, czyli do tej, w której ja mieszkam. Oblazłem już 3 piętra. Na każdym z pięter są 4 pary, 4 drzwi, bo chyba to nie jest jako para drzwi. Ale każde są zamknięte i każde potrzebują klucza. I zaczynam mieć nadzieję, że nie będę musiał odnaleźć już 4. piętro, czyli 16 pływa kluczy, żeby sobie posprawdzać, co ktoś ma w mieszkaniu. Bo klucz, który posiadam, się nie sprawdza, nie pasuje po prostu, co ma sens. Ale po prostu nie będzie mi się chciało wszystkiego opierdalać znowu, jeśli chodzi o znalezienie jakichś kluczy. Może wyjątkowo nie będę odsłaniał tego lustra, tak jak i tak jest wystarczająco przejebana. I nie ma żadnej jasności, kiedy mogę coś takiego zrobić, a kiedy nie. Także lepiej, żebym nie odkrywał lustra. Może jakiś potwór się tam czai albo coś. Skoro jest zakryte z jakiegoś powodu, już niech tak zostanie. Będzie z głowy przynajmniej, będzie spokój. Mam co nieco, co potrzebuję. Przede wszystkim mam dźwigienkę, mam klucz, żeby otworzyć drzwi metalowe. Więc już dość spory sukces tak naprawdę. Coś jesteśmy w stanie zdziałać dalej. No, coś się odpierdala. I skończyło się odpierdalać, na szczęście. Tak jak takimi rzeczami potrafi przestraszyć i ten klimat trochę trzymać.
ale... Nie do końca to jest to, co w horrorze by się spisywało. Przynajmniej w tym konkretnym, bo jestem niemalże przekonany, że za każdym razem i tak to za chwilkę przycicha i tak naprawdę nic mi nie grozi. Dobra, tak jak mówiłem, mam klucz. Idealnie, z tymi dziurkami co trzeba. Także wiemy już, gdzie on będzie pasował, a będzie pasował tu. Ale na ten odcinek to będzie koniec. Nie dam rady. Mentalnie już nie chce mi się po prostu siedzieć nad tą grą. Jest ona przyjemna, ale długie czasy poszukiwania, czasami jakieś drobnostki są w stanie wymęczyć. Właśnie z racji tego, że nic się przez długi okres nie dzieje. Także w tym odcinku zakończymy. Dziękuję wam za oglądanie. W przyszłym będziemy otwierać drzwi. Miłego dzionka, miłego wieczoru i na razie. Hej!